Dzień dobry wywiereczki i bobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty, a przed wami kolejny odcinek z donatowania mniejszych streamerów. Moi drodzy, seria ta zdobyła ogromną popularność na moim kanale. Poprzedni odcinek zrobił tyle pieniędzy i dzisiaj wszystkie postaramy się rozdać. Moi drodzy, no i mam dla was kolejny potężny giveaway. Z okazji nowego sezonu 3 karnety bojowe do rozdania. 3 karnety bojowe, które rozdam wam już w następnych odcinkach, a więc śmiało zapisujcie się do konkursu. A jak to zrobić? Zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybiorę zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu Smarty w sklepie, a teraz zapraszam do odcinka. No i moi drodzy, jak sami możecie teraz zobaczyć, jesteśmy już u pierwszego streamera, Sneaky Gaming. Już za chwilę napiszę do niego na czacie. No dobra, nie przedłużajmy, piszemy. Uwaga, najpierw się trzeba przywitać kulturalnie, miło, sympatycznie. Siemka. O, czy przeczyta, czy nie przeczyta? No on tu zajęty gierką, profesjonalny gracz. No. Ojojojojoj, a było tak blisko! Łapeczki w górę zapomniałem dać! Zostawiamy łapeczki w górę! O, bardzo ważne to jest! No, pół godziny później nadal czekamy na odpowiedź! O! Smarty? Dobra, pozdrawiam mnie! Smarty, siemo! Smarty, streamie? No Smarty, jesteś na streamie! Co się stało? Smarty jest na streamie! Genialna reakcja! Oryginalny Smarty! No prawdziwy Smarty! Co się dzieje? Siema Smarty! Siema! O, coś pięknego! Coś pięknego! Siema Sneaky! No witam Smarty serdecznie. Jest na streamie, co się dzieje? Jezu, co się dzieje? Mam nadzieję, że zgodzi się na mały challenge za chwilę. No siema. Co? Nie wiem, Smarty, or to jest OG Smarty. OG. Smarty. No OG, OG. Co się stało? No. Ej, Smarty, siema. Ej, siema, no, siemka, siemka. Ale to jest to pewnie u nas dobrze. No to jest OG Smarty, nie widzisz? U mnie się nie wyświetla. Trochę się cykali, że nie jestem oryginalny, że jestem jakąś podróbą, ale za chwilę mi udowodnię, że nie jestem, także ze spokojem. Tak, 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 co tam u was no to jest, no to jest OG Smarty, ja sprawdzałem teraz. To jest OG Smarty. Siema Smarty ogólnie, co tam? Przestrzelałem się. No chłopie, nie, no ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem, miałam taką reakcję. Co się dzieje? Smarty, no nie wiem, jak będziemy, no nie wiem, ja nie wiem. Będziecie co się dzieje na pewno. Nie, nie przeklinaj, co, ej, halo. Ale wypikuje się. Dobra, to jedziemy, co powiesz na mały challenge? Bardzo fajne masz odcinki w ogóle, bardzo słabo. O, dziękuję. Oglądam każdy. Ja też, ja mega lubię Smartiego. Dziękuję bardzo, panowie. Wszystko mega lubię. Ej, challenge mały, ja bym chciał. Co powiesz na mojego challenge? No mogę, mordo, jak chcesz. Dobra, zgodził się na challenge, dobra, będzie hajs rozdawany. Chętnie challenge przyjmę. Przyjmę, o. Jezu, ale ci zazdroszczę. Dobra, to jedziemy w takim razie piątak za każdego fraga zrobionego na gierce solo. Jazda! Smarty. Jak ci zazdroszczę? A może to jest coś inny, ktoś ala... Nie wiem, ale jedziemy. Ja się mogę do małych streamerów i patrzę jest na ich reakcję. Tak, nie wiem. Ale ja ostatnio oglądałam właśnie taki odcinek, że wbija do małych streamerów. Smarty, no trzeba wspierać mniejszych. Mnie też wspierano, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Ale Smarty jest! Genialna reakcja. Dobra, ej, dobra, ja mordo. Mogę? Dobra, mordo. Ale to nie, dobra, bo to jest solo. Zgodził się. Elegancko. Więc że każdego fraga. Mordo. Co? Będzie mój pierwszy donate jest Smarty. A, rzucił Marty, kupa. To będzie chciałem mój, napisać Marty, właśnie, to że może na duo donate też. No dobra, to lecimy na solo w takim razie. Jak już zaczął gierkę solo, to lecimy na solo. Kurde, jak ja kocham takie odcinki robić. No po prostu cudo. Kawusi Jezu, się można napić. To... Siedzi nie się wygodnie w fotelu elegancko. Smarty, i Smarty, się live, nic się nie dzieje, bo nie dzieje się. Spokojnie. 5 zł dla każdego fraga. Dajesz, ciśniesz, mam nadzieję, że tam z 20 fraga. Nie, 20 nie rób, nie, 20 nie rób. Nie rób żadnego rekordu świata, proszę. Ale słuchajcie, klasycznie na razie się nie będę odzywał na czacie. Dlaczego? Ponieważ mam już takie drobne doświadczenie, że potem ci streamerzy strasznie się denerwują i strasznie się stresują, a więc nie chciałbym im tego stresu dokładać. W tym momencie tylko siadam i oglądam i to jest wszystko. Rozkoszuję się po prostu streamem. Dasz radę, Sneaky, dawaj, ciśnij tam tych knutów małych. Pewnie tak, jak myślę, dam mi jakieś 2 albo 3 próby, ale już może mam spocone, jestem spocone. To jest coś w tym, jest szansa na takie. Ej, Mario, takie wyjdź, kombo. Mario! To ja oglądam, tylko. Ale nie no, wyjdź, bo masz przegłos. Ja tak zrobię. O, jest spocony tutaj gradzi, jest spocony, bardzo dobrze. Full focus jest, full focus, o to chodzi. Koledzy nie uwierzą w szkole. Nie? Mi koledzy w szkole nie uwierzą. Po prostu. Przecież ja mały streamer też jestem. Dobra, pompka jest, snajperka jest, nejdy są. Słuchajcie, na razie nie najgorszy ekwipunek. Chociaż faktycznie pewnie przydałyby się jakieś potki, no i jakaś emeczka pewnie na daleko. Bo z tego co wcześniej zauważyłem, snajperkoza tutaj, no, tak średnio występuje, średnio. Ale na rękach spocone gierki były, elegancko widziałem, chłopacy sobie radzili. Oj, ale było
tyle blisko, tak blisko było, no. Patrz. Dziabnął go, dobra, piątaczek zarobił. Easy peasy, no zobacz co porobił chłop. Ja mówię, że snajper kozel i występuje, jak on tu drugi strzał i elegancko już fragen zrobiony. Dobra, tam jeszcze jeden zawodnik powinien być chyba. Czy to się zgadza? Tak, zgadza się, okej. Dobra, oj. Będzie drugi fragens, czy nie? Miejmy nadzieję, że będzie. Ojojoj, nie, dobrze. Porobił to elegancko. Cudo, magnifik, perfecto. Dobra, dycha zarobiona. Ale mi bije serce. No bez przesady. Ale mi serducho bije. Ty, jak Gierkę wygra, to mu coś dodatkowego. Ale mi serce bije, Boże, Smarty. Jak na razie super sobie radzi. Smart, ale mi serce bije. Chciałbym jakieś 5 kili zrobić. O, dobry challenge, dobry. No Sniki, nadal nie możesz przeżyć, że wbiłem do niego na kanał. Ja często odwiedzał kanały, także nie dziwcie się, kiedy do kogoś gdzieś tam wpadam. A no i sorka za te paski po bokach. Wiem, że to może tak wygląda średnio. Natomiast tutaj... Po prostu jesteś jednym z lepszych youtuberów, naprawdę. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Zawsze cię wolę oglądać niż jakiegoś youtubera, wiesz, nie wiem, Jacoba, bo ty jesteś naprawdę spoko. Miło mi to słyszeć. Jacob też super filmy robi. Kurde, ale się dzisiaj dawno pozytywnej energii naładowałem. Chodźcie w ogóle na kanał Smartiego, daję wam linka na kanał Smartiego. Dziękuję bardzo. O, zobacz, rajdzika mi zrobi na kanał. Proszę, dziękuję. Wpadajcie na jego kanał, bo błagam was. To jest najlepszy youtuber, po prostu the best youtuber. Do Snikiego też wpadajcie. Pamiętajcie, że wszystkie linki do streamerów najlepszy i do YouTuber, twórców, naprawdę, którzy dzisiaj wystąpią najlepszy na odcinku, macie w opisie. Także najlepszy śmiało wpadajcie, zapraszam jak serdecznie. Jezu. Słuchajcie, marzenia się spełniają, jak zasubskrybujecie Martiego i dajcie łapkę pod jego filmem. Marzenia się wtedy spełniają, wasze wszystkie marzenia. Słyszeliście? Proszę łapkę zostawić. W tej chwili proszę łapkę zostawić w takim razie. Wszystkie marzenia wasze się spełnią, także proszę łapeczkę zostawić. I dajcie łapkę. Podobają. Oj, dziabnął go za stówę, dobra, elegancko. Ue, on tu rekord fragów jak nic zrobi. Ja nie wiem, ja już przepraszam cię, portfel, przepraszam cię. Nie chciałem ci tego robić, ale no bułka z chlebem do końca miesiąca. No co zrobić, trudno, no. Za dobrego gracza ci wybrałem. Co ten przewód tu dzisiaj tak, kurde mi wy... Przepraszam was, jak widać ten przewód. Nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia. Oj, będzie fragens? Tam spocony jakiś strasznie zawodnik. O, dziabnął go ładnie. Okej. High ground przejęty, ale ja myślę, że sobie Sniki poradzi. To jest też dobry zawód. Okej. Ładnie. Szybko. Ajajaj, plecy jeszcze gdzieś. Może uciekaj. Plecy. Ła, co porobił? Co zrobił teraz? Ja w szoku jestem. Jeszcze jeden. Dobrze, dawaj go. Co robi chłop? No, elegancko. 15 już zgarnięty. Ale mi bije serce. Oj, może snajperka. Dawaj go z tej snajpy, wyjaśnij knuta, będzie ci tu strzelał psu budynki. No prawie ale się udało. Ale bije serce. Dajesz Sniki, robisz to. Ładnie. Oj, przeciwnik dziabnął, tak przez przypadek. Nie no. Ajajaj. Kurde, no unlucky, strasznie unlucky. Dobrze było, ale dobra, dobrze było, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że Snikiemu należy było się znacznie więcej. Tutaj naprawdę był bardzo trudny pojedynek i też troszeczkę unlucky. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj streamer, youtuber naprawdę bardzo pozytywny i warto wynagrodzić go za te starania i warto wynagrodzić go za naprawdę bardzo ładne fragi. No dobra, słuchajcie, donatek do Snikiego poleciał i już za moment zobaczymy go na ekranie. Mam taką nadzieję. Jest! Mamy to! 25 zł! 25 zł! No dobra, moi drodzy, znalazłem kolejnego streamera, Kiwala, i już za moment zaproponuję mu jakiś challenge, gdzie będzie mógł zgarnąć kasę za zrobione fragi albo za wygranie gierki na przykład. Kamerka trochę mała, ale najważniejsze, że jest. Dobra, no to czas się przywitać. Łapeczka w górę, szybciutko! To ten łapek w dół zostały dla czego? Siema, Smarte, siemka. Dobra, tutaj streamer, który nie za bardzo mnie kojarzy i bardzo się cieszę, bo nie za bardzo będzie wiedział, o co mi chodzi. Co powiesz na mały challenge? Na jaki challenge? A, dobra, już piszę, już wyjaśniam. Taki challenge? Mogę się zgodzić. Dobra, no idealnie, dobra, to mi się podoba. 5 złotych za każdego fraga w następnym gierce. Albo nie, ten, Kiwala, zrób taką serię. Jak widz wygra z tobą jeden na jeden, to dajesz mu na przykład 20 złotych, jeśli skarga. Ty, error, weź tam, idź pod tą ściankę, od tamtą. Tylko z rozbiegu. Ale z rozbiegu, ale wiesz, z rozbiegu tam lecisz, nie? I walisz baranem o ścianę. No propozycja mu się chyba nie spodobała za bardzo. Ale to jest dla mnie czy dla ciebie 5 zł, bo to też trzeba się zapytać. Dobra, dobrze kombinuję. Mama dzwoni! Mamusiu!
Mamo, ale ja teraz nie mogę, ja gram z youtuberem. Ostatnio takie właśnie hasełka słyszę, a tak myślę, kurde, głupio mi trochę, bo ja ze mnie taki youtuber jak z koziej dupy karne. To będzie ciężki challenge z tego względu, że najprawdopodobniej nie trafię ani razu. Dasz radę, mam nadzieję, że dasz radę, trzymam kciuki. Dobra, no to jedziemy, pierwsza solóweczka przed nami. Bardzo się cieszę i bardzo jestem ciekawy, co tutaj się stanie i co tutaj będzie grane. Mam nadzieję, że fragów ustrzeli sporo i trochę kasy się pozbędziemy. Nie, tak naprawdę to nie, tak naprawdę mam nadzieję, że się wyłoży za zero. Wyślę mu dychę na pocieszenie i tak się zakończy odcinek. Oczywiście Kimala, mam nadzieję, że ustrzeli nam sporo fragów i będziemy mogli się trochę kasy pozbyć. Także jedziemy. No to lepiej. Tak? Aha, tobie mam dać, tak? Jak chcesz się... Dobra, dobra, to następnym razem nakręcę odcinek, jak ciebie donatuję. Pazerni wszyscy na te pieniądze w dzisiejszych czasach. A tu o zabawę przecież chodzi. Dobra, Kivala przybrał trochę taktykę kuta bandy. Gdzieś tam ze spokojem sobie wylądował na odosobnionym domku i stwierdził, że dopiero będzie fragował w tym late game'ie. No dobra, zobaczymy, może taktyka się uda. I nie powiem, bo ja też często ją stosuję. Jest ktoś, dobra, jest w wodzie, widziałeś Kimala, w wodzie, tak, ajajaj, drift tam płynie, kurde się schował za ścianką, no, podjeżdża, pa, będzie fragens, ajajaj, ale tu tyle brakowało dosłownie, dawaj go, dobra. Pięknie, fragens zrobione, easy, mówiłem, że jak się zrobi hałasu, to zawsze jaki ktoś mi tu podjeździ, jaki hedzik no. Siadł w ogóle, jest. Kimala, pięknie, chłopcy zrobił odcinek z gościem, który nie umie się budować. Słuchaj, każdy mój odcinek jest z gościem, który nie umie się budować, czyli ze mną. Co zro... Jak... Panie Kivala, ja nie mam pytań, to ja już wiem, dlaczego ty tę ciężką pompę wziąłeś. No ja w szok wprawiony, naprawdę. Gdzieś tam z pleców dziabnął, no. Oj, będzie ciężki pojedynek, będzie ciężki. Ajajaj. No nie miałem szans. No nie wyszło. Kurczę, ale było blisko. Ale challenge wykonany chociaż tak trochę. Jest, dwa fragi zrobione. Jeszcze dwa jakiegoś piątaczka zarzucimy za top 10 i mamy fajną sumę na donate'a. Dobra. O, jest, pojawił się donate, mamy to. Dziękuję, dwa fragi, top 10. To ja również bardzo dziękuję. No dobra, słuchajcie, mam kolejnego streamera, kolejnego youtubera. Tym razem jest to Dromix. Co prawda nie ma kamerki, ale audio jest całkiem spoko, więc myślę, że warto do niego wpaść i zrobić mu mały challenge. Zobaczymy, co on na to, ale najpierw się przywitamy. Czekajcie, mamy challenge od Smarta. A, czyli tu spocony gracz będzie, oj, to będzie portfel bolał. Przepraszam cię najmocniej znowu. Wiem, że trochę Dromixa słabo słychać, postaram się go gdzieś tam w montażu podgłośnić, natomiast już tutaj głośniej nie dam rady. Mam po prostu cicho trochę swój mikrofon i tyle. Sobie kawkę. Tak, i trudno. Ta, o tak, kawusia jest zrobiona, Olusia zrobiła. Możecie serduszko dla Olusi w komentarzach zostawić za kawusię pyszną, świeżutką, cieplutką, najlepszą na świecie. Tak. Dobra, PMIG jest już jakiś. Jest przeciwnik, wypij tę podkę. Dobra, ma podkę. Nie, no dobra, on jest na pewno spocony, na bank wydam tu miliony. Czy on na padzie gra w ogóle? Jakim cudem on tak szybko edytuje? Nie, że ty to przegram. A, bo oni już tam shotguny mają. Że takie spocuchy tu są. No są spocuchy, widzę właśnie. Ajajaj, dobra, jeszcze jedna szansa. No, ale jak zlamiłem, ja nie miałem graczek. Ale stresik był, czaty, nie, jestem bot. Kurde, ale jestem bot. Dobra, że to... Zarobiliśmy dosłowne zero. Jeszcze raz? A mogę jeszcze raz? Dawaj, dawaj. O, ale mi serce chopy trzeszczy, jak jestem botem. Nie, ale Smart ma teraz bekę ze mnie, dobra. Dromix się tu strasznie przyjmuje spokojnie. Przecież tak wygląda moja... Każda gra właściwie tak wygląda. W ogóle każdy wbija teraz o Smarta na kanał i ogólnie tu subik z dzwoneczkiem zostałem. O, zapraszam. Łapki w górę nie zostawiłem. Proszę zostawiać łapki w górę, pamiętamy o łapce w górę, bardzo ważna rzecz. Ty Smart, może dawaj robimy takie to, że liczymy kile na moim Fortnite montażu, co prze? Tam można kile po... No, dobra, a ja potem będę bułkę z chlebem do końca roku jadł. Ale jest to... Ale stresik, czy to jest stresik fest. Wyobraź sobie takiego Dromixa, co gra i robi codziennie 10 fragów na solo. O nie, nie rób 10 fragów, nie rób 10, po co ci? 10 fragów, po co masz 10 fragów robić? No potrzebne ci to, daj spokój. Muszę to wygrać, muszę. To jest easy kaska, easy kaska. Uuu, RPG jest, no to pierwszy frag w takim razie zrobiony. Jezus, jestem w solidnym szoku, że on tak gra na padzie. Jak to jest możliwe? Jak raz na padzie grałem, to następnego dnia do mnie zaproszenie do Związku Inwalidów przyszło. Dobra, 4 rakietnice, to u mnie eliminacja samego siebie, ale u Dromixa może być tak, że to będą 4 fragi po prostu. Co oni się tam... Teamują się? Ładnie. Aja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 j
Dobra, piątaczek zarobiony, perfekto. Pierwszy frag zrobiony. Nie, no, ogólnie to za mocno się stresuję, żeby to zrobić z 10 frag. Drobik, zdasz radę. Znaczy 10 nie rób, 10, tak z 5 możesz zrobić jeszcze, no. O, nie, no spokojnie, spokojnie, nie podjeżdżamy, nie polecam. Wyjaśnił go. Jeszcze kolejny chłop, nie, no co się dzieje? Okej, okay, dobra, jest jeden gracz tutaj. Patrz, co robi, dzik. O nie. No nie ma tam rakiet, już nie ma rakiet. On nową pompę ma tam, gościu. Kurde, wyjaśnił go, no nie wierzę. Ale unlucky to było. Nie, dobra. Dzięki, Smart. Ja już będę chyba już kończę z tym, bo jestem botem. Dobra, słuchajcie, spokojnie. Za starania się należy. Faktycznie te gierki były strasznie unlucky, bo albo pompy nie było, albo potki, albo maców, ale coś Dromixowi wyślemy. Dobra, Dromix mówi, że w tej gierce zrobi co najmniej 5 fragów. No to czekam, dam mu jeszcze jedną szansę i zobaczymy, czy się uda. No ale słuchajcie, rozumiem, bo Dromix faktycznie gra gdzieś tam arenki i gdzieś poziom jest już zawyżony i faktycznie w takich przypadkach potem te zwykłe gierki są naprawdę strasznie, ale to strasznie spocone i strasznie trudne. Ale jak widzę, tutaj już 100% kema będzie, a więc jeszcze tylko jakaś broń, no i mamy to. Czy w końcu zobaczymy shotguna u Dromixa? To jest bardzo ważne pytanie. Ładnie wyjaśnił, dobra, jest pierwszy frag. Jest drugi fragens, dobra, elegancko. Łe, on tak szybko to zrobił, że nie wiedziałem kiedy nawet. Czy będzie trzeci? Ładnie, ładnie, dobra, 3 fragi są, elegancko. No zbankrutuje, jak nic zbankrutuje. No to ja w spokoju się kawusi napiję, no co mam tu zrobić? A nie, to przeciwnik jest, a ja kawę się chciałem, Dromix, nie teraz, bo kawę miałaby na... No kawa miała być pita, no. Dobra, oj, zabolało, ale 3 fragi zrobione, elegancko. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz jakiegoś komentarza, bo bardzo lubię czytać, co tam u was słychać. A na dzisiaj pozostało mi się już z wami tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć!